Na samym początku chciałbym Państwu przedstawić pewien jakby model, który przyjęliśmy w podręczniku. Oczywiście na ten moment mamy na razie zrobionych kilka modułów, więc nie widać całości podręcznika, ale fragmenty pokażę później pod koniec, w drugiej części, a później w tych sesjach już roboczych Państwo będzie. Koledzy moi też będą bardziej szczegółowo różne rzeczy omawiać, od obrazu poprzez, powiedzmy, odwróconą klasę. Będziemy mówili, jak będziemy chcieli ewentualnie wprowadzić także pewną formę nauczania z e-podręcznikiem. Przede wszystkim pierwsza rzecz to e-podręcznik oparliśmy na efektach kształcenia. Jest to takie nowoczesne podejście, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym. Później pod koniec wyjaśnię Państwu te przede wszystkim literki ABC, co znaczą. Pozwolicie Państwo, może w tym gronie nie powinienem przypominać, ale tak, żebyśmy mieli pewne rzeczy usystematyzowane. Przypomnę, cele kształcenia opisują, jakie zmiany chcemy dokonać w trakcie procesu nauczania. Natomiast efekty kształcenia opisują to, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć oraz umieć po zakończeniu całego procesu uczenia. W tradycyjnym podejściu nauczania mniej więcej kierunek był zawsze taki, że wyznaczaliśmy sobie cele kształcenia, następnie proces kształcenia i stopień osiągania celów. Patrzyliśmy, w jaki sposób te cele, które sobie postawiliśmy na samym początku, zostały osiągnięte. I tak w zasadzie do niedawna w większości podręczników, całość procesu nauczania tak funkcjonowała. Natomiast nowoczesne podejście to troszkę odwrócony proces. Najpierw stawiamy efekty kształcenia, to znaczy definiujemy te efekty kształcenia, mówimy to, co chcemy z uczniami osiągnąć, uwzględniając różne czynniki, o których później powiem, jako cechy kształtujące efekty. Następnie po zdefiniowaniu efektów stawiamy cele i następuje proces kształcenia. I taki model przyjęliśmy przede wszystkim tutaj także w e-podręczniku. Podstawowy podział efektów kształcenia to wiedza, umiejętności i kompetencje. No tak, taki podział jest. Natomiast jeżeli chodzi o efekty kształcenia, przyjęliśmy pewne ich opisujące ich własności, które muszą spełniać, jeśli chodzi o nasz podręcznik. Przede wszystkim punkt pierwszy to realne do danego poziomu nauczania, a więc będziemy chcieli dostosować to, co rzeczywiście uczeń może osiągnąć. Będziemy to nazywali tak zwanymi minimalnymi efektami kształcenia, o których później troszkę powiem. Następny element, który bardzo ważny jest, będziemy chcieli, aby te efekty, przynajmniej te minimalne efekty kształcenia, zostały osiągnięte jako cecha tych efektów. Następny punkt to jest zmierzone. Dzisiaj troszkę powiem o takim budowie takiej platformy EWD, może nie platformy, tylko bardziej narzędzia, które będziemy chcieli, żeby towarzyszyło nam w podręczniku. Następnie udokumentowanie, no to wszyscy wiemy, udokumentowanie to przede wszystkim dzienniki, udokumentowanie poprzez prace klasowe, czy sprawdziany, czy egzaminy na przykład zewnętrzne. I ostatni punkt mający przełożenie na zapotrzebowanie rynku pracy, więc te efekty, będziemy później się do tego jeszcze ostatniego punktu odniosę, jak rozumiemy to zapotrzebowanie rynku pracy, co należy, jakie efekty wybierać, aby one były zgodnie z tym, jakie zapotrzebowanie obecnie jest na rynku. Przyjęliśmy takie trzy poziomy efektów kształcenia, to nazwaliśmy je na ten moment symbolicznie ABC, przez A będziemy rozumieli jako taki minimalny efekt kształcenia, przez poziom B będziemy rozumieli jako ogólny efekt kształcenia i poziom C, tak zwany kreatywny, no polegający, często nieraz wykraczający trochę poza podstawę programową, ale oczywiście trzymający się w danym obszarze tego efektu kształcenia. No i tutaj w tej tabelce mniej więcej właśnie pokazujemy to, żeby jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że te wszystkie poziomy, które są rozumiane wcześniej przez Bluma, chcemy, żeby były osiągane na każdym poziomie i przez słabego ucznia, i przez ucznia bardzo dobrego, oczywiście dostosowanego do niego.
Żeby nie być gołosłownym, spróbuję takie bardzo drobne przykłady. To jest na razie wersja jeszcze taka robocza. Nie mamy oczywiście, ponieważ projekt dopiero, jak Państwo wiecie, się zaczął. Mamy pewne elementy na razie drobne zrobione. Nawet te treści nie są jeszcze realizowane w podręczniku, ale spróbowałem je tak wybrać, żeby troszkę przybliżyć jakby Państwu ten model, o którym mówię. I tak przykładowo. To jest szkoła wiadomo podstawowa, na poziomie wiedzy zna reguły podzielności przez dwa i tak dalej, w obszarze umiejętności i tutaj proszę zobaczyć, już przyjęliśmy, że wszystkie poziomy będą osiągane A, B, C, a więc mamy możliwość budowania i łatwiejszych i trudniejszych zadań z uwzględnieniem tego poziomu, który wcześniej mówiłem. Sprawdza na przykład, czy liczba jest podzielna przez dwa. Następnie inna umiejętność to podaje przykład liczby podzielnej przez dwa i tak dalej. Dalej jeszcze w obszarze umiejętności sprawdza na przykład, czy liczba jest podzielna przez 6,30. Zobaczcie Państwo, tutaj wrzuciliśmy to na poziom tylko C, ze względu na to, że te podzielności nie są robione w szkole podstawowej, ale poprzez pewną analizę uczeń, no może, ponieważ ma podzielność na przykład przez 2 i 3, może poprzez pewną dedukcję, prawda, sprawdzić na przykład, czy liczba jest podzielna przez 6. I jako kompetencje, ponieważ jak pamiętacie Państwo, tam w tych cechach efektów kształcenia były też kompetencje, rozumiemy tutaj pewne elementy uzupełniające, to znaczy polegające na przykład na tym, że uczeń będzie musiał zajrzeć na przykład do internetu, zajrzeć do książki, sam przeczytać definicję, sam zapoznać się z pewnym, na przykład tutaj z cechami, no i to rozumiemy w ramach tak zwanych właśnie kompetencji i tutaj mamy taki efekt, jako zapoznaje się z cechą podzielności liczb przez 7 na przykład i 13, co wiemy, że w podstawie programowej na poziomie szkoły podstawowej tego nie ma. I teraz przykłady takie, które nam się udało tak na szybko zrobić, oczywiście proszę traktować je jeszcze też w sferze roboczej, nie są to zadania, które się znajdą w podręczniku, ale chciałem bardziej, żebyśmy spróbowali zobrazować to, o czym w tej chwili mówię. A więc sprawdź, czy liczba jest na przykład podzielna przez 3. I tutaj inne zadanie, popatrzcie Państwo na poziomie A, dokończ zdania, by było prawdziwe, jeżeli liczba A jest podzielna przez 2, to liczba 5 A jest podzielna przez i tutaj uczeń może sobie dokończyć to zdanie. I teraz proszę zauważyć, my traktujemy to jako poziom A, natomiast następuje tutaj, jeżeli chodzi o uczniów, jakaś ocena, analiza tego zdania, bo tutaj mogą być różne odpowiedzi, mogą być na przykład takie, a jeżeli liczba A dodatkowe własności spełnia, właśnie tego byśmy oczekiwali od uczniów, od nauczycieli, takiej dyskusji na ten temat, dlatego jest to mocno otwarte zadanie, ale popatrzcie Państwo, jeszcze raz zwrócę uwagę, to jest na poziomie A, czyli to osiąganie, synteza, czy analizowanie i tak dalej tych poziomów, które Bloom wcześniej przedstawił. Chcemy także, żeby tu uczniowie słabi też się w ten element włączyli. No i powiedzmy tutaj, żeby troszkę pokazać dokładniej, powiedzmy poziom B, tutaj jest wstawienie odpowiedniej liczby i poziom C, sprawdź, czy liczba i ona jest pewien tam iloczyn przedstawiony, jest podzielna przez 3, to jest argumentowanie, analizowanie, dlaczego, która jest podzielna, jak cyfry tutaj wyglądają i tak dalej, ale to wszystko, proszę zauważyć, mieści się w ramach jednego efektu kształcenia, tylko z różnymi poziomami. Teraz dwa zdania. Tak jak już Państwu powiedziałem, my na razie jesteśmy na etapie tym początkowym. Chcemy, aby w ramach tego projektu e-podręczniki powstał taki katalog minimalnych efektów kształcenia. My je konkretnie zdefiniujemy, podamy jako pewną propozycję tych efektów, skonkretyzujemy je. I chcielibyśmy, żeby powiedzmy w przyszłości stały się one na przykład podstawą do zbudowania matury podstawowej, która zagwarantuje, że spełnienie minimalnych na przykład efektów kształcenia zagwarantuje na przykład zdawalność matury, ale no to jest tylko na razie nasze pobożne życzenie.
sami zobaczymy, czy takie coś się uda nam osiągnąć. W każdym razie w ramach tego podręcznika powstanie ten katalog, my je dokładnie nazwiemy, one będą miały potem odzwierciedlenie oczywiście w podręczniku i później za chwileczkę, jak przejdę do tej części pokazu podręcznika, to Państwu pokażę właśnie, jak będziemy mierzyć na przykład te efekty kształcenia, jak są zbudowane właśnie zadania generatorowe, że nie ograniczamy się do jednego czy pięciu zadań, ale tam są naprawdę generowane tysiące zadań w ramach tego samego efektu kształcenia. W ramach projektu e-podręczniki chcemy, aby, proszę Państwa, powstał także system pomiaru edukacyjnej wartości dodatnej w trakcie procesu na każdym etapie edukacyjnym. Wiemy, że może dosłownie dwa, trzy słowa na temat EWD, ja rozumiem, że znowuż to grono, które tutaj jest, wie, o czym mówię, ale postaram może dwa słowa powiedzieć. Edukacyjna wartość dodana pojawiła się w ciągu, jak wiemy, ostatnich kilku lat. Stała się ona pewną alternatywną metodą oceny szkoły, nauczyciela, ucznia. Skuteczność tej oceny polega oczywiście na mierzeniu przyrostu, a nie jak do tej pory analizy tak zwanego surowego wyniku. Tak to myślę, że główna idea tego mamy. EWD, proszę Państwa, wywodzi się, to nie jest nowe pojęcie, ono wywodzi się z ekonomii, gdzie oznaczało tak zwany przyrost wartości dóbr. My w tym sensie rozumiemy przyrost po prostu wiedzy, przyrost umiejętności, którą chcemy zmierzyć. Główna jakby idea według twórców EWD to przede wszystkim to, żeby wynik oczyścić jakby czynniki indywidualne, środowiskowe, a zmierzyć wartość po prostu szkoły, zmierzyć to, co szkoła osiągnęła. Taki był główny cel EWD, przynajmniej tak twierdzą jego twórcy. Natomiast, proszę Państwa, ja tutaj spróbuję przedstawić pewne wątpliwości co do pomiaru samego, może nie samego modelu EWD, ale pewnej wątpliwości i pewnej alternatywy, którą my w ramach podręcznika także chcemy zbudować. No to tak szybciutko jeszcze, pomiar samego EWD, powiedzmy na osi X mamy, powiedzmy, wynik egzaminu z części matematyczno-przyrodniczej, wynik na przykład z matury z matematyki, tak jak jest to teraz robione i tak możemy w tej chwili mierzyć EWD. Jest jakiś uśredniany, najprostszy model, powiedzmy, za pomocą regresji liniowej. No i teraz Państwu tutaj wybrałem dwóch uczniów, jak widzicie Państwo, uczeń A, uczeń B. Oczywiście uczeń B to jest ten uczeń, który powyżej powinien, powiedzmy, dla 30 punktów z egzaminu gimnazjalnego osiągnąć w granicach 20, powiedzmy, 8 punktów, on osiągnął ponad 40, a to oznacza, że ta EWD jest dodatnie. No i podobnie uczeń B w ramach około 30 punktów otrzymał z egzaminu gimnazjalnego, natomiast część z matury poniżej 20 punktów i to oznacza, że jego EWD jest ujemne. I oczywiście to EWD można indywidualnie dla uczniów, dla szkoły, są różne, jak wiecie Państwo, modele, tym się zajmuje, jest specjalny projekt Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która tym, że tak powiem, projektem dowodzi. I teraz jaka, proszę Państwa, jest główna, znaczy myśl CKE, to jest taka, którzy prowadzą ten projekt, że EWD jest mierzone, powiedzmy tak, na tym modelu się oprę, a więc egzamin, powiedzmy, gimnazjalny, dzieci przychodzą do liceum, następnie przez 3 lata następuje pewien proces nauczania i po 3 latach pomiar w postaci na przykład matury podstawowej, no i tak jak już widzimy, tutaj mamy pomiar. Niestety ten pomiar następuje już po tym, jak uczniów nie ma w szkole. Nawet jeżeli pewne informacje mogą dla szkoły wpłynąć, przede wszystkim na przykład, że pewne rzeczy trzeba poprawić, że zostało osiągnięte niskie EWD, to tak naprawdę pierwsze pytanie jest takie, czy te nowa młodzież, która jest w szkole, to właśnie trzeba tak postępować, czy wręcz po prostu odwrotnie. Tego tak naprawdę nie wiemy. Jesteśmy tylko w stanie pewne elementy szkoły zmierzyć. I teraz, jak wiecie Państwo, informacja o EWD jest za pomocą tak zwanych elips, ładnie jest to, tak powiem, prezentowane. Tutaj może nie będę tak dokładnie omawiał, głównie chodzi o to, na osi X-ów mamy tak naprawdę wynik egzaminu,
egzaminu na przykład maturalnego. Na osi Y mamy pomiar tak zwanej EWD, to jest odpowiednio skalowane, wyzerowane, uśredniane i jest specjalna takie elipsy, jak wiecie Państwo. I teraz może ta pierwsza szkoła omówię, jeżeli to na zielono jest jedna ze szkół łódzkich, to oznacza, że ta szkoła osiągnęła, jeżeli chodzi o oś X-ów, czyli bardzo wysoki wynik oraz bardzo wysokie EWD. Jeżeli jest poza tą elipsą, to jest tam po lepiej niż 95% mniej więcej szkół, które uczestniczą w badaniu. Czyli to jest przykład bardzo dobrej szkoły, szkoły, która i wysokie wyniki osiąga, i osiąga wysokie EWD. Nazywamy się ją popularnie szkołą tak zwaną sukcesu. Natomiast po drugiej stronie mamy wykres wręcz, że tak powiem, przeciwny, to znaczy szkoła, która osiąga jednocześnie bardzo niskie wyniki i niskie EWD. Oczywiście jeszcze w tych pozostałych ćwiartkach też się te szkoły mogą znaleźć i no tak to wygląda. I teraz chciałbym przedstawić Państwu na przykładzie jednej ze szkół. Jest to ważny element, który za chwilkę powiem o tej szkole. Jest to szkoła, która ma gimnazjum, ma liceum i jeżeli chodzi o wyniki, to są właśnie jej zebrane. Na górze tutaj mamy język polski, jest to wynik na poziomie gimnazjum, ten po lewej stronie i ta część jest dla liceum. Proszę zobaczyć, że szkoła ta osiąga, jeżeli chodzi o gimnazjum, dobre wyniki oraz dość dobre EWD. Ta sama szkoła, gdzie jest ten sam dyrektor, ten sam budynek, ci sami nauczyciele wręcz uczą na jednym i drugim poziomie, liceum już mamy, tak naprawdę to jest gdzieś mniej więcej osiągany średni tutaj wynik, bo ta elipsa jest gdzieś tutaj po środku. I teraz proszę zobaczyć jeszcze matematykę, to jest ta sama szkoła, a więc jeżeli chodzi o wynik z egzaminu i EWD bardzo wysokie, wręcz uciekające spoza 95% szkół, natomiast liceum, jeszcze raz powtarzam, ta sama szkoła, ten sam dyrektor, ten sam budynek, ci sami nauczyciele i liceum już mamy tutaj po środku. Więc oczywiście pytanie bardzo łatwo postawić w takim razie, czy to jednak naprawdę szkoła wpływa na osiąganie edukacyjnej wartości dodanej, czy są jeszcze inne czynniki, które powodują. I na zakończenie z tej części też pokażę jedną ze szkół, to już jest liceum. To jest też to samo liceum. Zobaczcie Państwo, jeżeli chodzi o matematykę, to no to jest osiągnięcie w zasadzie chyba jedno w zasadzie z najlepszych w Polsce, jeżeli chodzi o jednocześnie wynik i poziom edukacyjnej wartości dodanej. Natomiast jeżeli chodzi o język polski, proszę Państwa, to jest średnia, dosłownie średnia szkoła. I teraz pytanie oczywiście, czy tu nauczyciel zawodzi, szkoła, budynek, dyrektor, kto? Mamy pewne hipotezy, między innymi taką, że przede wszystkim, jeżeli to już jest liceum, to młodzież w zasadzie stawia pewne sobie wagi już do przedmiotów, bo język polski to jest szkoła, może powiem typowo taka, gdzie 90% osób idzie na kierunki ścisłe, politechniczne, matematyczne, a więc są zainteresowani matematyką, są zainteresowani tym przedmiotem i stąd taki wysoki wynik. Natomiast język polski, no tak jak tutaj widać, wiadomo jak on jest traktowany. Więc pytanie takie, czy rzeczywiście edukacyjna wartość dodana mierzy to, co byśmy chcieli. Dlatego wspomniałem tutaj o tej edukacyjnej wartości dodanej, ze względu na to, że planujemy, proszę Państwa, w ramach e-podręcznika zbudować taki system, który w ciągu roku szkolnego będzie mierzył może dwukrotnie młodzież i oczywiście młodzież w klasach 4-6, tylko tutaj jeszcze chcemy jakiś ewentualnie diagnostyczny zrobić też, żeby jakieś dane wejściowe były. Chcemy, aby ten pomiar następował co najmniej dwa razy w roku, żeby nauczyciele mogli zobaczyć,
czy ta edukacyjna wartość dodana w trakcie się podnosi, czy w trakcie jest taka zadowalająca, żebyśmy na końcu, po tych 3 latach, tak jak nam pokaże, później pokażą nam statystyki właśnie z tego projektu Centralnej Komisji, żebyśmy nie zdziwili się. Tutaj ta możliwość, powiedzmy, takiego ciągłego pomiaru spowoduje to, że będzie można szybciej po prostu reagować. Taki system planujemy zbudować, zobaczymy, na ile nam się to uda. I tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą część wstępną, taką modelu podręcznika. Pozwolicie Państwo teraz, że kawałeczek pokażę tego podręcznika, chociaż myślę, że część z Państwa go zna. Może ja jeszcze wrócę, zanim pokażę tą część, pokażę jeszcze ten poziom zadań ABC na przykładzie szkoły ponadgimnazjalnej, a później jeden z tematów omówię. Natomiast taka część, proszę Państwa, jeżeli chodzi bardzo już szczegółowa omawianie, to później już w tych grupach roboczych będziemy to robili. Wejdę tutaj do tej części zadań tak zwanych generatorowych. Zaraz. O. Coś mi się, może za chwilę ktoś się wczyta. Czyta chyba, tak. Ja powiem Państwu może, na czym to polega, zanim one mi się tutaj wczytają. Otóż, proszę Państwa, tego nie ma w tej chwili żaden podręcznik. Zadania polegają na tym, że generowane są tutaj te liczby. Jak Państwo widzicie, liczba 7 należy na przykład do dziedziny funkcji. Jedno zadanie, oczywiście możemy je rozwiązać, możemy sprawdzić, jeżeli nieprawidłowo, to on nam oczywiście pokaże. Natomiast możemy, zobaczcie Państwo, generować, to są dziesiątki, w zasadzie setki przykładów, które jakby odnoszą się do tego samego efektu kształcenia, a mamy możliwość ciągłego po prostu pomiaru tego zadania. Zrobiliśmy także tutaj taką ważną rzecz, aby tak zwane ustawienia domyślne, to znaczy nauczyciel może chcieć konkretne jedno zadanie zrobić z uczniami, żeby wszyscy mieli jednakowe to zadanie, czyli tak jak mamy w tradycyjnym podręczniku. No i stąd, ponieważ jak dziecko uruchomi ten podręcznik i kliknie sobie tutaj ze 2 razy nowy przykład, no to on się oczywiście inny wygeneruje, stąd jest możliwość do jednego przykładu, tak założyliśmy, tak zwanego ustawienia domyślnego, czyli zawsze wszyscy w tym momencie dostaną konkretne to jedno ustalone zadanie. I teraz pozwolicie Państwo, że tutaj pokażę, właśnie odniosę się do tego poziomu trudności, czyli jednym z efektów kształcenia jest wyznaczanie dziedziny funkcji. I teraz powiedzmy, może na poziomie B, tutaj niech będzie poziom trudności na przykład B. Tu już mamy do dziedziny funkcji F należy liczba, ponieważ mamy już tu pierwiastki, są te 2 pierwiastki, trzeba je sprawdzić, więc uważam, że to jest troszeczkę już trudniejsze zadanie. Teraz może tutaj zadanie na poziomie C pokażę jeszcze. O, tu mamy już bardziej skomplikowaną, wpisz wszystkie liczby całkowite, które należą do dziedziny funkcji. No i ta dziedzina, ta funkcja, zobaczcie Państwo, jest pierwiastek, są w zasadzie 2 pierwiastki, mam jeszcze mianownik. Oczywiście tutaj trochę podpowiadamy uczniowi, bo mamy ten zespół tych liczb, które są tutaj występują, ale to wszystko jest ze względu na to, żebyśmy mogli automatycznie sprawdzać. Coś za coś po prostu. Poziom C jest bardzo trudno automatycznie sprawdzać, bo to są zadania dość trudne, ale no przyjęliśmy jakiś kompromis. No i teraz zobaczcie Państwo, tutaj możemy oczywiście jeszcze raz generować dziesiątki przykładów i uczeń może się w tym zakresie po prostu sprawdzać. Tutaj też poprzez wpisywanie, także chcę powiedzieć, że to nie tylko są zadania typu ABCD, takie najprostsze, możliwość wpisania, tak jak na przykład mamy tutaj zadanie wyznacz dziedzinę funkcji, jeszcze trudniejsza, dwa pierwiastki, następnie mamy mianowniki do tego, część podpowiadamy, proszę zobaczyć, one są wszystko automatycznie dobierane i ten ostatni przedział po prostu, który już zadecyduje o tym, czy jest poprawnie, jeżeli oczywiście ja sobie na razie dowolnie wpiszę, jeżeli źle, to pokazuje nieprawidłowo, jeżeli prawidłowo wpisał, to ta dziedzina jest pokazywana, że to zadanie jest prawidłowo rozwiązane. Dobrze, i na koniec, proszę Państwa, postaram się na przykładzie jednej lekcji
jeszcze gimnazjalnej, pokazać troszkę ten model podręcznika. Później, tak jak już powiedziałem, będziemy troszkę dokładniej je omawiać. Poziom gimnazjalny, mamy położenie punktu na płaszczyźnie i proszę Państwa, staramy się, aby w naszym podręczniku przede wszystkim, kiedy chcemy wprowadzić, tak jak tutaj, układ współrzędnych, chcemy, aby najpierw poprzedziły przykłady, modele, które przedstawiają na przykład układ współrzędny, pokazują, że ten układ współrzędny gdzieś tam w rzeczywistości istnieje, natomiast sam już taki model matematyczny to po prostu zbiera wszystko i on tak wygląda. I teraz od czego zaczynamy? Właśnie taki model, a więc taki najprostszy element położenia na płaszczyźnie to szachy. No i zaczynamy w ten sposób, że uczeń na samym początku po prostu poprzez przesuwanie uczy się, w jaki sposób odczytywać dane współrzędne, więc tu jest ten element taki uczący, on może to nauczyciel powiedzieć, może samemu kazać zrobić, ja będę troszkę mówił później o tej części odwróconej klasy, właśnie tą część na przykład może sam uczeń powiedzmy zrobić, kiedy już zapozna się z samym modelem położenia szachów, przechodzimy do takiej części już typowo ćwiczeniowej. No i tutaj już mamy konkretne zadanie. Chcemy, używając suwaka, opisz położenie każdego pionka, każdej bierki. I teraz na przykład sobie klikamy. Tu mamy, jak zobaczycie Państwo, D8, ABCD, powiedzmy 8. Jeżeli ja to prawidłowo zrobię, sprawdź, na zielono się pokazuje. Jeżeli jakąś inną bierkę wezmę, jeżeli popełnię błąd, no to na czerwono możemy tutaj sobie robić. A więc zadanie polegające jeszcze raz na tym, że odczytywanie, kiedy już się uczeń nauczył, poznał zasadę, a więc uczy się odczytywać prawidłowo dane położenie. I następne zadanie, a więc zadanie tak naprawdę odwrócone, czyli teraz w drugą stronę, mając teraz dane położenie, dane współrzędne, trzeba ten odpowiedni pionek na to miejsce po prostu wstawić i tu mamy B6, pozwolę sobie prawidłowo to zrobić, jeżeli prawidłowo zrobiliśmy na kolor zielony, odznacza się tutaj ta bierka, która jest. No i to jest pierwszy model. W drugim modelu mamy, proszę Państwa, dokładnie to samo, ja nie będę tego omawiał, będzie to później omawiane w tej części, przede wszystkim tam, gdzie będzie właśnie użycie GeoGebry i tak dalej, to o tym na końcu powiem. Tu jest sala kinowa, dokładnie podobny model, działanie, przesuwanie miejsca i tak dalej. Natomiast teraz popatrzcie Państwo, dołożyliśmy tutaj jeszcze po tej sali kinowej jest rysunek, gdzie są już wypełnione miejsca i no po prostu pewna analiza tego rysunku, ile siedzeń jest w sali kinowej, ile jest rzędów i tak dalej, ale chciałbym zwrócić na jedną uwagę tutaj, na to pierwsze pytanie, ile siedzeń liczy sala kinowa. Oczywiście na poziomie gimnazjalnym jest to banalnie proste zadanie, ale dlaczego je zamieściliśmy i jaki nasz był cel? Chcemy, żeby w podręczniku zachowany był tak zwany spiralny układ. Układ polegający na tym, że jeżeli na wcześniejszym etapie edukacyjnym pewnych rzeczy się uczyliśmy, czy pewne rzeczy robiliśmy, żeby tutaj one z powrotem zaistniały i tak jak powiedzmy właśnie do tej części, ile siedzeń sali kinowej, pozwolicie Państwo, że sobie wejdę na szkołę podstawową, tylko teraz, żeby... O, i proszę Państwa, tutaj w tym miejscu pojawiło się takie ćwiczenie, które polega na tym, żeby dziecko policzyło, ile czekoladek jest w danym. W tym pudełku są 3 rzędy czekoladek, po 6 czekoladek w każdym. Dobrze, może nie będę całości pokazywał, ale głównie właśnie chodzi jeszcze raz o to, proszę Państwa, że właśnie odnosimy się do tego, co było wcześniej, na wcześniejszym etapie edukacyjnym tego uczeń się uczył, a więc dlatego też zadajemy pytanie, żeby jakby to powtórzyć, żeby to samo zobaczyć, czy uczeń odpowie. Oczywiście traktujemy to jako bardzo proste pytanie. Na chwileczkę jeszcze wrócę. I teraz kiedy, proszę Państwa, kiedy już te modele zostały wprowadzone, a więc szachów, sali kinowej, przechodzimy już do takiego konkretu, a więc wprowadzenia położenia w układzie współrzędnych. Zanim jeszcze przejdziemy, ponieważ oś liczbowa
no, traktujemy w pewnym sensie jako jakie uogólnienie, później układ współrzędny, bo podobnie odczytujemy tam współrzędne, wpisujemy, znajdujemy te współrzędne, więc zanim jeszcze do formalnego układu współrzędnych przejdziemy, przypominamy takie to zadanie. Ono też jest tam, gdzie jest wprowadzona oś liczbowa, też ma swój odpowiednik we wcześniejszym etapie edukacyjnym. I tutaj znowuż chcę Państwu pokazać, tutaj mamy znowuż ustawienie domyślne, nowy przykład jest tu generowany, znowu dziesiątki, setki przykładów, uczeń jakby wpisuje odpowiednie współrzędne na osi liczbowej i przechodzimy już do tej części głównej tego tematu, a więc podaję współrzędne punktów. No i tutaj już może tylko tak szybciutko pokażę, też mamy możliwość, nowy punkt generuje się, uczeń uzupełnia punkty, a więc może te punkty sprawdzić, położenie ich i tak dalej. Kiedy już to mamy, później proszę Państwa przechodzimy już do takiej części, już takiej wykonawczej, a więc mamy mapę, podobnie patrzymy, czy uczeń zrozumiał temat, jeszcze raz może takie zadania zrobić, przeanalizować je, i także pewne jeszcze tutaj kompetencje, które tam mamy, labirynt, a więc też pewne jakieś takie zadania pojawiają się. Oczywiście też się pojawiają zadania takie tradycyjne, także nie są to tylko zadania generatorowe, ze względu też na to, że nie wszystkie zadania da się po prostu rozwiązać.